Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie jak zwykle rozmawiać będą Marcin Milewicz i Szymon Pawlak. Dzisiaj kontynuujemy zagadnienie design systemów, a co za tym idzie, kolejny raz u nas gość i kolejny raz design system ekspert Jakub Hajduk. Cześć Kuba! Cześć, czołem, witam wszystkich. Tak jak wspomniałem, zagadnienie design systemów dzisiaj będziemy poruszać, ale zanim to, stały segment, co ostatnio czytałeś, co ostatnio słuchałeś. Marcin, proszę, zacznij, proszę. Ostatnio w moje ręce wpadła bardzo interesująca książka, która się nazywa Negocjacje to fascynująca podróż, której autorem jest Zbyszek Dzideczek, który de facto, tak jak ja, należy do Toastmasters International, ale w odróżnieniu ode mnie ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie biznesowe i stricte opisuje to doświadczenie i jak negocjował, co jest ważne w negocjacjach, więc jeśli ktoś lubi taką tematykę, a myślę, że no negocjacje są taką sprawą, która każdego z nas dotyka i warto robić to dobrze, to polecam wszystkim tę książkę. Tak, negocjacje to tak jak się mówi, że sprzedawcą jest każdy, prawda? To tak samo my w każdym miejscu swojego życia jesteśmy zmuszeni do negocjowania. W tej książce też tam pada takie jedno ciekawe zdanie, że to, co jest najważniejsze w negocjacjach, to, że trzeba odróżnić negocjacje od targowania. I często my, jak myślimy, że negocjujemy, to tak naprawdę walczymy o cenę. A negocjacja, walka o cenę, targowanie to zupełnie dwie odrębne rzeczy. O proszę, o proszę. Na pewno przeczytam. Kuba, podziel się proszę. No i ja ostatnio czytam, jestem w trakcie czytania Thomasa Eriksona Otoczeni przez idiotów. Jest całkiem popularna książka, wydaje mi się, że mogliście mieć z nią styczność. Sporo osób miał tak naprawdę. No i fajnie opisuje, jak się dogadywać z różnymi ludźmi, z poszczególnymi typami ludzi. No, tyle w zasadzie. Jestem w trakcie, więc za dużo jeszcze też nie powiem. Okej, okay, ale na razie polecasz? Na razie tak. Na razie tak. Jedna z fajniejszych takich, powiedzmy, feature'ów książki, gdzie próbujesz siebie ulokować do którejś z grup i próbujesz się odnaleźć w tym wszystkim albo przypasować swoich znajomych trochę do tych grup. No ciekawe, bardzo ciekawe. Ale przecież my się zawsze lokujemy do tej mądrzejszej, lepszej, tak? Wszyscy inni są głupsi. No chyba stąd tytuł może się wziął właśnie, nie? Okej, okay, super. Słyszałem o tej książce, jeszcze nie miałem okazji przeczytać. A jeżeli chodzi o mnie, to ja zrobiłem próbę do polubienia się ze science fiction. Nigdy ten format mi nie leżał. Zazwyczaj książki dosyć szybko, które zaczynałem w tym formacie czytać, odpuszczałem, tak samo kino, i zdecydowałem się, że wezmę ikonę, tak mi się wydaje, mam nadzieję, ktoś, kto jest fanem science fiction, proszę, żeby mnie tutaj nie zlinczował, Stanisław Lem Solaris, i powiem tak, książka rewelacyjna z punktu widzenia tego, że była napisana, o ile się nie mylę, gdzieś w latach 60. A mam wrażenie, że ten człowiek w tym momencie czyta i uczy się w kontekście, ma tą wiedzę, która jest teraz. Naprawdę to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Polecam i myślę, że zaczynam się lubić z science fiction po tym tytule, więc naprawdę, naprawdę polecam. Dobrze. Przechodzimy w takim razie do meritum tego odcinka, mianowicie design systemy i kontynuacja. Pierwszy punkt, który chcemy poruszyć. I to będzie pytanie, Kuba, do ciebie. My z Marcinem, że tak powiem, przedpodcastowo sobie zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Zdecydowaliśmy, że ty musisz zacząć i nam wytłumaczyć, co przez ten punkt rozumiemy. A mianowicie spójność designu i developmentu, co tak naprawdę znaczy? Spójność designu i developmentu. To jest jedna też z bardzo ważnych rzeczy, która kieruje całym tym LTD, o którym zresztą wspominałem w poprzedniej części podcastu.
To ma kilka punktów, powiedzmy, nie? Bo raz, że mamy spójność designu i developmentu wizualną, nie? Żeby te komponenty wyglądały tak samo w designie, jak i w developmencie. No ale i wydaje mi się, że tak gdzieś tam też większość ludzi by to rozumiała. Natomiast to nie jest wszystko. Ja rozumiem też spójność designu i developmentu w ten sposób, że jeżeli na przykład budujemy jakiś komponent w Figmie, no to używamy na przykład identycznej nazwy, jak on się nazywa potem w bibliotece komponentów w Storybooku na przykład, nie? Czyli nie dopuszczałem do czegoś takiego, że w Figmie pole, do którego wprowadza się tekst, nazywa się, powiedzmy, tekst input, a w bibliotece kodowej gdzieś tam się nazywa input. No i w tym podejściu też LTD idziemy jeszcze krok dalej i tak naprawdę próbujemy zsynchronizować wszystkie propy nawet tych komponentów. Generalnie celem jest to, że kiedy deweloper dostaje design od designera, patrzy, sobie bada, eksploruje ten plik Figma i ma nie mieć, właściwie ma mieć jasność, ma być pewien, jakich komponentów użyć i z jakimi propami. I to jest w zasadzie najważniejsze w tej, znaczy to rozumiem przynajmniej w tej spójności z designu i developmentu. Okej, to ja mam takie, Kuba, pytanie. Okay. Żeby ta spójność zaistniała, to deweloper musi się dogadać z designerem, prawda? I jak tworzyć te nazwy? To ma być kompromis, czy jednak jedna strona ma jakiś większy, może mieć większy wpływ na to, jak nazwiemy? To, wiesz, to wydaje mi się, że zależy też od jakby konkretnych przypadków. No, jakby celem nadrzędnym jest to, żeby te nazwy były spójne, nie? Natomiast w którą stronę pójdziemy, czy bardziej od designu, czy bardziej od developmentu, no to zależy, wydaje mi się, od konkretnego przypadku. Są ograniczone pewne po stronie kodu, nie? Że nie będziemy w stanie zaimplementować tego inaczej niż w dany sposób. No to wtedy, no tutaj mamy ograniczenia, więc tutaj musimy jakby potraktować pierwszeństwo kodu, nie? Musimy zastosować. No ale jeżeli coś też jest, jeżeli coś da się zakodować, ale jest istotne od strony na przykład designu, bo jest to, powiedzmy, jakiegoś rodzaju decyzja projektowa, no to wtedy jakby przodować powinna ta strona designerska. Tak. Czyli dobrze rozumiem, że design system w tym kontekście może być drive'owany od strony frontendowców i od strony designerów? W sensie mamy wybór? No tak, no tutaj no, zawsze powinna być ta komunikacja, nie? Tutaj no, zresztą jedno z... Tylko ja przepraszam, nie chodzi mi o komunikację, tylko o drive'owany, czyli jakby prowadzony. Czy może być taka sytuacja, że deweloperzy, wydaje mi się, że może być, bo ja się spotkałem z taką sytuacją, będą mieli więcej doświadczenia w kontekście design systemów versus designerzy? W różnych aspektach bym powiedział, wiesz, bo deweloperzy na pewno wiedzą, jak implementować biblioteki komponentów od strony kodu, a designerzy wiedzą, jak zrobić design dobry, jak, wiesz, jakie są potrzeby projektowe, designerskie, nie? Także obydwie role mogą być doświadczone, tylko po prostu w trochę innych obszarach. I tutaj właśnie to jest, no właśnie to jest też często pomijane, mało uwagi się na to zwraca. Właśnie to też gdzieś tam dąży do tej spójności, żeby te dwie strony się dogadały. Tutaj, wiesz, pogadały, że no dobra, ja bym z chęcią to zrobił w ten sposób, no ale to nie da rady w kodzie tego zakodować inaczej, bo no po prostu nie da rady, bo tak działa HTML, bo takie mamy custom elementy na przykład, tak to działa. No i wtedy designer pokornie powinien przyjąć też nasz punkt widzenia i spróbować to zaprojektować albo inaczej, albo może inaczej zaimplementować jakoś w Figmie, nie? Natomiast jeżeli, no też nie powinno się wykorzystywać tego tylko dla własnych celów, bo mi się nie chce kodować, więc powiem designerowi, że się nie da, nie? Ale no, jeżeli coś jest decyzją designerską, decyzją projektową, no to powinno być odzorowane w kodzie. No i tutaj z kolei deweloper powinien trochę pójść na rękę designerowi, nie? Więc właśnie o to chodzi, żeby tu właśnie się dogadać i żeby tą spójność razem wypracować. Bo to leży w interesie obu stron, nie? Tak naprawdę. Nie, nawet nie tylko obu stronie, tylko designera i dewelopera, ale też klienta. Jasne.
W takim razie jakie problemy spójność rozwiązuje? Jakie problemy rozwiązuje spójność? No przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli mamy ten design system spójny, no to jesteśmy w stanie o wiele szybciej dostarczać te widoki, nie? Bo w tym momencie znika nam problem dopytywania się, co designer miał na myśli o strony frontu na przykład, nie? No tak, no znika nam ten problem praktycznie całkowicie, no bo designer patrząc, eksplorując ten plik Figmy, przepraszam, deweloper eksplorując ten plik Figmy, widzi, no jeden do jeden, jakie komponenty są użyte, jakie propy są użyte, co z tych propów wynika, nie? Oczywiście wiadomo, że to jest troszeczkę, nigdy stuprocentowo nie odzorujemy tego, więc troszeczkę trzeba to też sobie wypracować, ale no, generalnie dążąc do tego, duża część tego problemu komunikacyjnego, czyli jaki komponent użyć, z jakimi propami, jak on powinien być skonfigurowany, nam odchodzi, nie? I w ten sposób właśnie no, jesteśmy w stanie szybciej dostarczać te widoki. Nawet nie tylko szybciej, nawet bardziej spójnie, nie? Bo po prostu korzystamy z niemalże identycznych zasobów. Tylko, że tu jest design, a tu jest kod. Też wydaje mi się, że wartość jest taka, że w całej infrastrukturze firmy każdy używa domenowo tego samego nazewnictwa. Wiele razy miałem takie problemy typu, ok, użyj search. Dobra, ale co sobie wiesz, search modal, page, search input, lookup, komponent. No tak. Nazwanie tego tak samo to już daje bardzo dużą wartość, bo nie trzeba ze sobą gdzieś tam się spotykać. Słuchaj, jaki komponent? Aha, ten, okej, dobra. A to nie jest search. No. Wydaje mi się, że to też jest taka wartość. Bo to prawda, bo to też często się spotykałem w różnych projektach, robiąc jakieś tam, powiedzmy, może nie takie review, ale patrząc, jak działają gdzieś tam różne design systemy, to też często spotykałem się z tym, że tak naprawdę te same komponenty były inaczej ponazywane. Wynikało po prostu z różnych doświadczeń. Nie? Designerzy mają inne doświadczenia, deweloperzy mają inne, a działamy, przynajmniej w design system teamie, działamy tak, żeby to wszystko uspójnić, nie? I żeby zrobić jakieś zasoby, które właśnie i dla designu, i dla developmentu będą jednolite. O ile się nie mylę, w poprzednim podcaście też poruszyliśmy kwestię tokenów i nazewnictwa tokenów. Tak jest. Ten temat wydaje mi się też istotny w kontekście tego, co powiedziałeś, bo Marcin zadał pytanie w kontekście nazewnictwa. To dla biblioteki komponentów uznałeś, nie ma znaczenia, dogadajmy się, ma to być wspólna praca, o ile dobrze zrozumiałem. Ale przy tokenach optowałeś za tym, żeby to mimo wszystko była jako, traktujmy to jako decyzję projektową, designerską, czyli drive'owana przez designerów. Przede wszystkim, znaczy tak, drive'owana przez designerów i powinna jakby konwencja wychodzić z ich potrzeby usystematyzowania pewnych decyzji projektowych, tak, a niekoniecznie od designerów, którzy po prostu też w wielu projektach zdarzało się tak, że konwencja nazewnicza nie istniała, tak naprawdę konwencją nazewniczą była struktura pliku JSON, w której trzymano tokeny, tudzież wartości jakieś i uznano, że to są tokeny, a tak naprawdę były kompletnie niesynchronizowane, nie odnoszące się do designu w żaden sposób. No i tutaj po raz kolejny, no właśnie to o tym właśnie mówiłem na tej prelekcji swojej na Tech3Campie. Ja właśnie mam takie przemyślenia. Jak zgadzamy się z tym, że tutaj spójność jest ważna, rozwiązuje problemy, ale jak daleko powinna iść ta spójność? Bo jak wiecie, chłopaki, to tutaj team, który bierze udział w całym software development life cycle, to nie tylko jest designer i developer od razu obok niego, bo mówiąc designer i developer, domyślam się, że mówimy o tej pierwszej linii współpracy, czyli designer i developer biblioteki komponentów. Ale tuż za dalej, tam gdzie rzeczywiście robimy biznes, jest developer aplikacji, czyli klient, czyli klient biblioteki komponentów, czyli klient dewelopera biblioteki komponentów. I teraz tak, designer z
deweloperem, biblioteki komponentem, no to dokładnie tam musi być ta spójność. Pytanie, czy iść dalej jeszcze, czy dalej w aplikacji chcę w ogóle, czy my chcemy mieć aż taką spójność. Okej, jasne, nazewnictwo takie... Takie nazewnictwo wysokopoziomowe, nazwijmy to. Czyli tutaj na przykład, że search to jest konkretny komponent, gdzie coś wyszukujemy, a text input to jest text input. To musi być zrozumiałe. Ale czy na przykład nazwy tokenów aż tak daleko muszą być spójne, że przez te dwie warstwy? O co mi chodzi? Czy my, jeżeli będziemy mieć wiele tych klientów, biblioteki komponentów, czy my chcemy zawsze tworzyć aż taki wysoki coupling, który będzie korzystał stricte już na, że będzie musiał korzystać stricte z tego nazewnictwa, z tych tokenów, czy może nie warto dorzucić dodatkowej abstrakcji? Która by miała rozwiązać co? Która miałaby rozwiązać potrzeby już aplikacyjne. I teraz taki przykład. Okay. Teraz taki przykład. Mamy poszczególne propy do komponentów. Umówmy się, że różne frameworki mają troszeczkę inny ekosystem i inne podejście do tego. I tutaj teraz narzucanie, na przykład taki ścisły coupling, że dany komponent musi mieć akurat takie tutaj i konwencję nazewniczą, ale na przykład tylko dane propy z danym interfejsem. Nie wiem, czy to by mogło nie skomplikować czegoś i wymusić tworzenie budowania wraperów, tak? Że tutaj niby mamy reużywalne komponenty, ale jednak każdy deweloper już tej aplikacji, gdzie robimy biznes, biorąc komponent library, jeszcze dopisuje wrapery, no bo on miał to na przykład użyć, a już gotową aplikację miał. I pytanie, i musi pisać wrapery. Czy tutaj nie można by było w ogóle jakiejś takiej generycznej abstrakcji na to nałożyć, że tak naprawdę my mamy tokeny, pracujemy na ściśle określonych tokenach, ale tylko na poziomie tego komponent library. A dalej my możemy je użyć, ale możemy mieć właśnie taką jakby bardziej generyczną. Ale tutaj wracam do mojego pytania, po prostu tak stricte. Kuba, jak daleko iść z tą spójnością? Jak daleko iść ze spójnością? Według mnie warto ją trzymać, prowadzić no, tak daleko, jak się da. Nie? Jeżeli chodzi o te tokeny na przykład, bo tu poruszyłeś kilka wątków. Poruszyłeś właśnie te tokeny, poruszyłeś komponenty. Zatem tak, no, jeżeli chodzi o tokeny, to ja jestem za tym, żeby w już teamach produktowych, w tych klientach naszej biblioteki komponentów, jak to też ładnie rozrysowałeś, korzystać raczej z tych samych, nie? Bo w design systemie budujemy konwencję nazewniczą i budujemy tokeny w oparciu o konkretne widoki, nie? Budując konwencję nazewniczą, my nie wyssamy sobie jej z palca. A jeżeli mamy konwencję nazewniczą taką opartą tylko kontekst samych komponentów, no to ona najprawdopodobniej nam się rozsypie. Zresztą wydaje mi się, że też w projekcie, w którym wspólnie pracowaliśmy, tam mogły być problemy tego typu. Design tokeny były właśnie oparte o kontekst samego komponentu, a nie całego widoku. Nie? I dlatego one były nierozszerzalne, były nie do wykorzystania przy budowaniu całych widoków. Natomiast jeżeli zaprojektujemy konwencję nazewniczą tokenów w oparciu o gotowe widoki, na przykład bierzemy aplikację, wybieramy sobie 4 najbardziej skomplikowane widoki, analizujemy je, patrzymy, jakie tam są relacje właśnie pomiędzy kolorami, jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi komponentami, czyli w tym momencie już nie określamy tych tokenów w kontekście pojedynczego komponentu wyrwanego w ogóle bez niczego, nie? Mamy kontekst całego widoku i widzimy, jak on współgra z innymi rzeczami, jak on gra na stopce, jak on gra na innym tle i w tym momencie jesteśmy w stanie o wiele więcej zależności kolorystycznych jakichś wyłapać. I w oparciu o takie wnioski, o takie gdzieś tam fakty z obserwacji, jesteśmy w stanie zaprojektować konwencję nazewniczą tokenów, która z większym prawdopodobieństwem sprawdzi się też
aplikacjach, nie? W product teamach. Mhm. I projektując w ten sposób na przykład konwencję nazewniczą, no mamy duże szanse, że będziemy w stanie ją wykorzystać. Natomiast no tak jak zawsze, nie? Zawsze gdzieś trzeba chyba założyć, że dać troszeczkę jakiejś swobody na ewentualne ruchy w tą czy w tą stronę, nie? Bo wiadomo, że nie zaprojektujemy czegoś tak idealnie, że to będzie używane po prostu... Chyba tylko jQuery było tak zaprojektowane, że było tak idealnie, że było wykorzystywane wszędzie, nie? Ale no, nie damy rady zrobić tego przecież, więc musimy troszeczkę... I cały czas. I cały czas, i do teraz nawet, tak. No właśnie, Kuba, wspomniałeś projekt, w którym razem pracowaliśmy. No ja uważam, że tam całkiem nieźle jednak mimo wszystko to zostało zaprojektowane. Albo może nie znam lepszego świata. Znam na pewno gorszy. Mimo wszystko jednak... Zostało to tam tak zaprojektowane, że jestem w stanie, powiedzmy, użyć tego w aplikacji do dowolnego miejsca. I teraz ty mówisz, że można to zrobić lepiej jeszcze i na przykład mówisz o relacjach z kolorami. No to tak przejdźmy do praktyki. Załóżmy, mamy widok i mamy 5 odcieni koloru zielonego. Jakie to mogą być takie konkretne relacje? I nie wiem, jesteś w stanie tak podać taką hipotetyczną sytuację, hipotetyczny widok, wskazać taką relację i na przykład pokazać, jak by można było nazwać takie tokeny. 5 odcieni zielonego. Przy akurat 5 odcieniach zielonego troszkę mi ciężko, bo to jest pewna skala jakaś, nie? Tych tokenów, skala kolorystyczna jakoś, którą możemy wykorzystać. A bardziej skupiłbym się chyba na wykorzystaniu jakimś takim bardziej kontekstowym tokenów, powiedzmy. Jakby to opisać? Powiedzmy, projektujesz konwencję nazewniczą i myślisz sobie, mam jakiś komponent, powiedzmy listę, chcę, żeby itemy były odseparowane jakimś separatorem, nie? Dajesz mu kolor, niech to będzie border jakiś tam, dajmy mu kolor na przykład tam HCCC. No mówisz sobie, ok, tworzę token w takim razie, myślnik, prefix na przykład, myślnik, separator, dwukropek, HCCC. No i potem myślisz sobie, mam inny komponent, albo ten sam komponent, tylko na powiedzmy deko ciemniejszym tle, z jakiegoś powodu, powiedzmy jest sidebar wydzielone, inne tło, inny kolor tła, wstawiasz ten komponent i już ta relacja tego na przykład bordera, tego separatora, nie? Już jest, troszkę się zmienia. Już ten HCCC nie gra tak samo na tym innym tle. No a chciałbyś użyć tokenu jakiegoś, skoro masz już taki token, że ten separator, no to rzucasz ten sam token. No i się okazuje, że to nie gra. I to jest właśnie ten błąd, kiedy skupiamy się na danym kontekście, czyli separator, ustawiamy dla niego token. Natomiast jeżeli mamy sobie takie 4 widoki, które implementują dużo komponentów i właśnie taki przypadek tam widzimy i tak się zastanawiamy nad nim i szukamy tych zależności różnych i widzimy, że o kurczę, tu jest lista i tutaj też jest lista i w zasadzie tutaj moglibyśmy też podobne tokeny gdzieś tam wykorzystywać, nie? No ale w tym momencie już widzimy, że nie możemy użyć dokładnie tego samego tokena, więc no decydujemy się, podejmujemy jakieś decyzje, które prowadzą nas też do ustalenie jakiejś innej konwencji, powiedzmy skupionej bardziej na kontekście, że ta lista ma mieć taki token, ale taka lista ma mieć już inny token, nie? Nie wiem, na ile jasno to wytłumaczyłem, bo to... Ja się, no właśnie, znaczy ja mniej konwencje więcej powiedzmy... Nazewnicze... A czy to się nie okaże, że może nagle przy skomplikowanej aplikacji, jak tak nawet wszystko to umieścimy razem, to i tak mimo wszystko to będzie wycinek relacji wiele do wiele i nagle się może okazać, że tych tokenów zamiast 30 zrobi się 300? No też nie uważam, żeby za wszelką cenę trzeba było... Znaczy, może źle zacząłem. Czy, bo tutaj też poruszyłeś temat, czy właśnie tokenów powinno być mało, czy powinno być ich 30, czy powinno być ich 300, czy powinno być ile ich, nie? Mhm.
według mnie nie ma w tym nic złego, jeśli będzie ich 300 i nie ma w tym nic złego, jeśli będzie ich 30, nie? To zależy okay. gdzieś tam. Jeżeli, jeżeli trzeba, no. jasne. A czy powinny być nadmiarowe? Czyli, że na przykład istnieją dwa różne tokeny z tym samym kolorem. Czy to warto w ogóle tak. coś takiego robić? Uważam, że nie ma żadnego problemu z tym. Czy może na przykład że... jakąś abstrakcję dodatkową, która, że mamy listę kolorów, je tokenizujemy i token ma przypisanie do innego tokena. I tutaj na przykład jest coś wewnętrznie, czyli takie jakby rozdzielamy światy, nie? I... Mhm. To jest ogromny temat. To jest naprawdę mhm. tak ogromny temat, że wiesz, że konwencję nazewniczą dochodzi Material się do tak niej, chyba nie robi, wiem, prawda? Przez kilka dobrych sprintów. I... Trochę tutaj próbujemy teraz skrócić to wszystko i troszkę mhm. czuję, że bardzo dużo założeń omijamy. Mhm. Ale nawiązując do twojej odpowiedzi, do twojej wypowiedzi, wiesz, jeżeli mamy taki komfort, że możemy sobie pozwolić na aliasowanie tokenów i tak dalej, no to jasne, mhm. możemy sobie dodać tyle poziomów, ile chcemy, możemy sobie grupować je za pomocą tych aliasów i tak dalej, nie? Wtedy mhm. zmieniając jeden token, zmieniamy jednocześnie wiele kolorów na przykład. Mhm. No ale nie wszędzie takie opcje mamy. I zazwyczaj w początkowych, jak świeżych design systemach, chociażby takich, do których to LTD służy, no... Ani nie mamy takich zasobów, ani nie mamy też takich możliwości, żeby takie aliasy utrzymywać. Przynajmniej mhm. na razie. Może, nie wiem, może wymyślimy coś jeszcze za chwilę, mhm. ale na razie, na chwilę obecną, takich aliasów gdzieś tam nie możemy. Nie mamy jak utrzymywać, nie? Więc też ta abstrakcja, powiedzmy, no... No ta abstrakcja to właśnie by były te aliasy, o których wspomniałeś. No właśnie mi o coś takiego chodzi. Czyli... Jeśli możemy użyć aliasów, to lepiej użyć aliasów, tak? Czy to będzie dobre? Zawsze dobre? Jeżeli mamy. No, jeżeli jest taka potrzeba, to trzeba to wykorzystać, nie? Jest taka możliwość i możemy to możliwość, wykorzystać, tak? No to jasne. No właśnie, no. bo to jest coś, co ja akurat ostatnio się zastanawiam nad tym, bo... Ogólnie ten cały trochę świat design systemów to jest raczej nie jest świat, w którym pływam jak ryba w wodzie, poznaję go dopiero. No i właśnie tutaj tak się ostatnio czytałem trochę, zastanawiam się nad tym i tutaj ten właśnie temat tych abstrakcji, aliasowania i czy, które de facto jak ktoś tak, nie wiem, niezaznajomiony z tym podchodzi pierwszy raz, to takie się wydaje, że może go przerażać, ale tak naprawdę to też rozwiązuje właśnie jakieś te problemy. Tylko właśnie też tak mi tutaj się tak zastanawiałem, jak to też się ma do tej spójności, bo to tak naprawdę dalej jest spójne, ale jakby ukrywa jakąś jedną tam abstrakcję, powiedzmy, z tyłu. Wiesz co, możemy pomyśleć o tym w ten sposób, że my dostarczamy pewne API, nie? Jak w design system w teamie. Dostarczamy pewne API. Dostarczamy API dla designu i API dla developmentu. Mhm. I te dwa API muszą być w miarę spójne. Mhm. Oczywiście. Tutaj mamy też oczywiście od tego jeszcze dokumentację, w której możemy wytłumaczyć, które elementy są bardziej spójne, które są mniej spójne, jakie są odstępstwa i wyjątki. No ale generalnie dążymy do tego, żeby te API dla designu, tak API w cudzysłowie mówię, nie? Że bo te komponenty w Figmie też są pewnego rodzaju, powiedzmy, API, nie? Jakimś tam. I to API w kodzie, czyli też nasze komponenty, żeby one były spójne. Swoją drogą też jest taka mała analogia, bo jeżeli piszemy gdzieś tam apkę frontendową, powiedzmy, już w produkcie, to spotykamy się na takie meetingi kontraktowe, powiedzmy, ustalamy kontrakty z backendem, nie? I podobnie to wygląda w designie, tylko że mówimy o właśnie tych kontraktach frontend i design, nie? Też ustalamy pewnego rodzaju kontrakt. Oni wtedy projektują w oparciu o ten kontrakt komponent w Figmie, my budujemy go w kodzie wtedy. No i to nam też pozwala troszkę zapewnić jakby tą spójność w przypadku komponentów, nie? Przepraszam, Michał, ja nie... Marcin, przepraszam. Czy ja odpowiedziałem na twoje pytanie jakoś, czy jeszcze coś tam powinienem dodać? Tak, nie, myślę właśnie, że tutaj... Ja się bardzo cieszę, że właśnie wspomniałeś też o tych aliasach, bo to jest, to jakby tutaj jak nawiązałeś, to też mi tutaj to bardzo rozświetla.
że to dalej, no dalej będzie spójne. Tylko ja jeszcze się zastanawiam, czy na przykład jak nie mamy w tym ujęciu LTD systemu do aliasowania, prawda? I teraz pytanie, czy my musimy w ogóle mieć, czy może na przykład to developer aplikacji, czyli ten klient component library, jeśli ma zaawansowaną aplikację, to może on może sobie sam napisać system aliasowy oparty na API, którym są de facto tokeny bezpośrednio, które idą z design systemu. Znaczy też nie zamykałbym się aż tak, to oczywiście też zależy, ale raczej generalnie też bym się nie zamykał tak bardzo, że nie można wprowadzić żadnej modyfikacji, że nie można jej zrobić, bo my dostarczamy, zresztą też my dostarczamy pewnego rodzaju rozwiązanie, no ale wiadomo, że nie ma rozwiązań idealnych i zawsze w każdym produkcie coś trzeba będzie lekko dopasować, coś doszlifować tam, nie? Ja jestem za tym, żeby na przykład jako design system team wypuszczać bibliotekę elementów takich bardziej core'owych, które są właśnie wspólne dla wszystkich aplikacji, tokenów, które są wspólne dla wszystkich aplikacji, ale jeżeli w jakiejś aplikacji istnieje jakiś, nie wiem, system kolorowania albo specyficzny komponent, na przykład grid, data grid, nie? To jest komponent, który może warto byłoby włożyć do biblioteki komponentów, żeby było spójnie w każdej aplikacji, ale prawda jest taka, że każda aplikacja produktowa, ten data grid będzie miał zupełnie inny, będzie miał zupełnie inaczej zaimplementowany, będzie miał inne feature'y w tym data gridzie. Jeden będzie szukał, drugi będzie stronicował, trzeci będzie, nie wiem, robił jeszcze tam jakieś inne rzeczy. No więc stworzenie komponentu, który obsłużyłby wszystkie te przypadki, to po prostu jest katorga i no dzięki, nie? Więc raczej dostarczyłbym taką bibliotekę, ale takie komponenty mocno specyficzne dałbym do rozszerzenia w product teamach, nie? Dobrze, ja muszę wam przerwać, bo 30 minut, a my mamy dopiero pierwsze pytanie, ale mam nadzieję, że już odpowiedziane. Powiem szczerze, bardzo przyjemnie się słuchało. W sensie też rozświetliło mi to pewne rzeczy, którymi się zmagam w projekcie. Ale idziemy dalej i ja pozwolę sobie zamienić w ogóle troszkę punkty w agendzie, którą przygotowaliśmy, bo płynnie poruszyliśmy temat dokumentacji. Okay. Tak, kontrakty, API, dokumentacja. I teraz co to jest dokumentacja w kontekście design systemu? I może ja bym zaczął. Proszę bardzo. Jak ja to rozumiem od strony dewelopera, który, tak jak Marcin, nie czuje się zbyt pewnie w tym świecie design systemu, nie jestem ekspertem. Dla mnie dokumentacją jest miejsce. I tutaj dam od razu przykład. Niech to będzie storybook. Miejsce, w którym mamy opis naszych komponentów, tokenów, przykłady użycia. Myślę jeszcze, co jeszcze. I de facto spłycę ten temat. To jest moja perspektywa. Oczywiście warstwy na to możemy dodawać, o których wspominaliśmy we wcześniejszym odcinku. Przypuszczam tego typu jak nasza filozofia, tak? Co może się tam też zawrzeć, etc. Nie robiłem tego, więc ja tej perspektywy jeszcze nie mam. Ale z mojej perspektywy deweloperskiej, gdzie próbujemy uspójnić widok aplikacji, N różnych aplikacji, to jest takie miejsce, które przed chwilką właśnie opisałem. Okej, okay. A Marcin, jaki masz pogląd na to? Wiesz co, ja może mam... Ja przede wszystkim to nie lubię storybooka. Dla mnie, ja uważam, że storybook to jest straszne narzędzie, bardzo niedorobione i to jest narzędzie, które za każdym razem utrudnia mi życie, kiedy chcę zaktualizować aplikację angularową w miarę rozsądnym czasie. Ale też nie wiem, czy dla mnie storybook jest potrzebny, ponieważ tutaj design system, tak? Jak ostatnio mówiliśmy... Ale przepraszam, no, Marcin, ja ci przerwę, żeby to wybrzmiało. Ja powiedziałem na przykład storybook, tak, tak. Prawda? Chodzi mi o to, że takie miejsce. Jasne, jasne. Żeby ja nie wybrzmiało, że ja tutaj storybook. Nawiązałem do tego, że i właśnie chciałem dalej kontynuować, że właśnie to jest to, że design system, jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, składa się z wielu rzeczy, którego de facto component library czy tokeny to jest
tam jakiś jeden z wielu elementów. I szczerze mówiąc, to jak ja użyję komponentu, to ja uwielbiam sobie sprawdzić po prostu w repozytorium. Jest to dla mnie najszybsze, aniżeli uruchamianie czy podróż do storybooka i przeklikiwanie się i tak za każdym razem upewnianie się, czy to rzeczywiście tak działa, czy to storybook się akurat w tej wersji coś popsuł. Ale na przykład już jeśli chodzi o jakby taką, nie wiem, zbiór patternów. To jest dla mnie najważniejsze w design systemie, jak taki behavior library, zbiór patternów, że jak ja powinienem używać komponent, bo jakie on ma API, to ja widzę w kodzie, ja sobie go użyję, ale na przykład kiedy ja to używam, nie? To też jest taki przykład na przykład z material designu, gdzie my wchodzimy, mamy komponent card i tam jest napisane do this, do this, do this, do this, don't, tak? Mhm. I dzięki temu, dzięki właśnie takim zbiorom patternów, zachowań, ja od razu wiem, że okej, to jest dla mnie komponent i to jest mega wartościowe. I kiedyś też udało mi się właśnie pracować, miałem przyjemność pracować z takim design systemem, gdzie takie coś było i szczerze mówiąc, to było już wystarczające. Więc to jest dla mnie dokumentacja. Ale to Marcin, to z twojej perspektywy readme file dla paczki, jakby, bo co jest odpowiedzią na to, co jest dokumentacją według ciebie? Żeby to ustrukturyzować. To, co mi daje wartość. Czy bo to będzie w readme? Że readme file? Czy to będzie, to, co mi daje wartość, czy to będzie w readme, czy to będzie zdeployowane gdzieś na CDN-ie i napisane w czymkolwiek? Nie ma znaczenia, ale w kontekście tego mnie, jako osoby rozwijającej aplikację biznesową i korzystającej z design systemu, to dla mnie największą wartość daje zbiór praktyk. Co robić, czego nie robić per dany element, jak go wykorzystywać, tak? No i oczywiście tam jakiś zbiór dostępnych tokenów, no tutaj wiadomo, też się przyda, żebym mógł sobie zobaczyć, co mam dostępne, ale co z tego, że ja będę wiedział, jak one się nazywają i ja użyję, jak ja nie będę wiedział, do czego ja to mam użyć. I na przykład właśnie takie coś, jak, nie wiem, mam card i tam jest napisane, że w takich przypadkach proszę tego tak użyć i do takich przypadków używamy takich tokenów, ale do takich przypadków tego nie używamy. Czyli taki po prostu odseparowany od świata API how to. A to jeszcze pociągnę, Marcin, z tobą. A co nie jest dokumentacją? A co nie jest dokumentacją? Nie wiem, co nie jest dokumentacją. Dla mnie jak się... W takim przypadku, jeżeli byśmy tutaj dokumentowali, to tak naprawdę może wszystko być dokumentacją, tylko pewne rodzaje tej dokumentacji będą lepsze, pewne rodzaje będą gorsze, a jeszcze pewnie to na końcu odpowiemy sobie, to zależy od danego człowieka, z czym się dobrze czuje i... No to Kuba, pomóż nam. W ogóle proszę, odpowiedz. Bardzo fajnie było posłuchać trochę waszych wypowiedzi i powiem wam, że zahaczyliście o bardzo dużo ważnych i ciekawych wątków w tych wszystkich, w tym, o czym mówiliście, nie? Bo mówiliście o tym, ty zacząłeś, Szymon, od tego, że Storybook, ja zrobiłem sobie notatki, z których teraz będę korzystał właśnie, żeby się odnieść do tych poszczególnych punktów, natomiast troszkę pobieżnie robiłem, więc tak. Zacząłeś od Storybooka. I okej, Storybook mógłby być dokumentacją, ale w zdecydowanej większości przypadków jest utrzymywany przez dewelopera, nie? Deweloper opisuje tam komponenty, czyli tutaj mamy podejście tylko i wyłącznie od strony developmentu. A co od strony designu? Tak. Możemy dać dostęp designerom do repozytorium, żeby oni dodawali opisy komponentów na przykład i tak dalej, bo szczerze mówiąc, to kiedy wykorzystać jaki komponent, czyli to, co mówisz, do's and don'ts na przykład, Marcin, i tak dalej, no to jest raczej kwestia projektowa, nie? To są założenia projektowe. Ten komponent, na przykład powiedzmy selecta używamy, kiedy mamy kilka opcji do wyboru, ale jeśli tych opcji mamy tylko 3 albo tylko 4 i nie więcej, no to lepiej użyć radio batony, nie? Tak, zwyczajny, prosty UX-owy schemat. Do's and don'ts. I czy takie rzeczy powinien opisywać developer, czy raczej designer?
No wydaje mi się, że to jest jedna, że to jest bardziej kwestia designerska, nie? Dlatego musimy dać jakiś sposób designerom, żeby oni też mogli uzupełniać tą dokumentację, nie? I tutaj nam już się troszeczkę wykrzaca idea storybooka, bo mamy dostęp do niego tylko z kodu. Owszem, możemy zrobić jakieś tam skrypt node'owy, powiedzmy, który wyciągnie nam skądś, albo możemy zaimplementować jakiś headless CMS, w którym deweloperzy i designerzy będą opisywać te komponenty, te pewnie dane będą zaciągane i będzie tworzone gdzieś tam to wszystko, nie? Pewnie no, nawet Storybook ma jakiś taki plugin, który pewnie nie działa, ale pewnie jest. twój optymizm. Storybook czasami działa. Storybook ma plugin Docs, który pozwala na pisanie dokumentacji za pomocą MDX-ów, nie? Czyli MD rozszerzonego komponenty reaktowe. I można sobie naprawdę tam fajnie rozbudować tą aplikację, tą dokumentację. Natomiast dalej utrzymujemy ją tylko i wyłącznie od strony kodu. Czyli co? Czyli właśnie zahaczyliśmy właśnie też o to, że musi być utrzymywana przez designerów, nie tylko przez deweloperów. Do's and don'ts, albo chociażby opis komponentu, albo dlaczego jest taki na przykład, idźmy dalej na przykład, jakieś rzeczy odnośnie accessibility. No to designer, okej, może napisać, no ale większą wiedzę będzie miał specjalista od accessibility i on by mógł tam opisać też, nie? Czyli zobaczcie, już mam 3 strony, które muszą budować dokumentację. Czyli notatnik. Albo Excel, albo Word. Nie, no nie, ale tak o, w tym momencie moglibyśmy mieć tak o, storybooka jako dokumentację ze strony kodu, powiedzmy Figmę, plik Figmy, w którym opisane są te komponenty, co robić i co nie robić, no i gdzieś tam jakoś powiedzmy strony na Confluence, gdzie są zalecenia accessibility, nie? Do tego jednego komponentu. I teraz zobaczcie, jaka paranoja, że żeby ja skumać w ogóle, co robić z tym komponentem i jak on powinien być używany, muszę mieć 3 miejsca. Muszę mieć linki do 3 miejsc i muszę być obiegany w szukaniu tych informacji w tych 3 miejscach. I to jest problem. I właśnie to jest też jeden z problemów dokumentacyjnych w wielu projektach właśnie z którymi się spotykałem, nie? Więc co robimy w tej sytuacji? Ja to rozwiązuję w ten sposób, że po prostu static site, generator, SSG, Astro fajnie na przykład się sprawdza do tego, ostatnio sobie korzystam, swoją drogą ciekawa rzecz, czy Eleventy na przykład i tyle ile się da asetów generowanych z kodu, z designu. Tak jak mówiłem też w pierwszej części, nie? Jesteśmy w stanie odpytać się figmowym API restowym o jakieś tam części pliku. Jesteśmy w stanie sobie wyciągnąć API z designu, nie? Tego komponentu, powiedzmy. Jesteśmy sobie w stanie to opisać. Jesteśmy sobie w stanie odpytać się o każdy, tak naprawdę o każdą warstwę w tym pliku. Więc jeżeli założymy, że design przy tym swoim komponencie, tam jak robi ten swój komponent w Figmie, będzie miał dla każdego komponentu jedną warstwę, która zawsze nazywa się tak samo i jest zawsze w tym samym miejscu od struktury, to będziemy mogli wyciągnąć opis tego komponentu z Figmy bezpośrednio. Mając ten opis, możemy wrzucić do MD za pomocą jakiegoś node'owego skryptu, wygenerować plik MD, na design MD. Dalej, możemy też zaprząc do tego jakiś, powiedzmy, headless CMS, gdzie Accessibility Specialist będzie pisał rzeczy odnośnie dostępności dla danego komponentu. I to jest drugie źródło, z którego też skryptem node'owym możemy wyciągnąć jakieś dane. Końcowo my od strony kodu no już mamy pełen dostęp, więc możemy albo pisać w plikach MD, dodatkowo możemy generować asety. Nie wiem, czy dzisiaj uda nam się zahaczyć o komponenty, web komponenty i tak dalej, ale jest takie coś jak custom element manifest, który opisuje API komponentu, nie? I na podstawie tego możemy sobie też ściągnąć i opisać całe API komponentu. Inputy, outputy, propy, atrybuty i tak dalej. I w ten sposób, zbierając te dane wszystkie z tych 3 źródeł, powiedzmy, albo więcej, bo może być ich więcej na przykład, jesteśmy w stanie sobie wyprodukować jakieś tam pliki MD, potem przepuszczając je przez jakiś SSG, Static Site Generator, jesteśmy w stanie wyprodukować statyczną stronę, która jest po pierwsze szybka, po drugie, co najważniejsze, ma jeden punkt wejścia. Jako użytkownik systemu, czy designer, czy PO, który chce zobaczyć, co mamy do wyboru, czy DM, czy ktokolwiek, nie skaczę po 3 różnych linkach. Mam jeden punkt wejścia, mam wszystkie informacje na temat komponentu w jednym miejscu.
I do tego dążymy, nie? Żeby korzystanie z design systemu nie było pain in the ass, nie? Żeby po prostu, jeżeli to będzie, to po prostu nikt z niego nie będzie korzystał. Musi być proste. Ja chcę wejść, zobaczyć, poczytać tyle, ile mogę w jednym miejscu, bez skakania po trzech różnych linkach. I teraz jakby podsumowując to wszystko, bo też zadałeś pytanie Marcinowi, co nie jest dokumentacją. To dla mnie dokumentacją jest właśnie ten jeden produkt. To, szczerze mówiąc, to jest tak naprawdę clue design systemu, bo zawsze będziemy się opierać o tą dokumentację. Cokolwiek by się nie działo w API, cokolwiek by się nie działo w design i tak dalej, to dokumentacja jest dla nas źródłem prawdy. Nie? I jeżeli w dokumentacji możemy wyjaśnić wszystko, każde odstępstwo albo każdą regułę, więc to jest tak naprawdę nasz najważniejszy produkt. Tutaj po raz kolejny wspomnę, że nie robimy tego dla userów, dla end userów aplikacji, design systemu, tylko design system robimy dla tych właśnie product teamów, dla tych klientów tej biblioteki, jak to Marcin też powiedziałeś, nie? I to oni muszą czuć się swobodnie, oni muszą wiedzieć, jak z tego korzystać, no bo inaczej to nic nam nie da, nie? Widoki dalej będą niespójne. I brzmi, Kuba, rewelacja. Jeszcze chcesz dopowiedzieć, tak? Przepraszam, właśnie, bo w końcu nie odpowiedziałem właśnie, co nie jest tą dokumentacją. Tak o... Storybook, powiedzmy, który pokazuje tylko same komponenty i jakieś tam daje kontrolki do zabawy tym komponentem, dla mnie nie jest dokumentacją design systemu. Jest dokumentacją komponentu, jest dokumentacją biblioteki i od strony kodu, ale nie jest dokumentacją design systemu. Dokumentacja w cudzysłowie, gdzieś w Figmie na przykład opis tego komponentu też nie jest dla mnie dokumentacją design systemu. Może być opisem jakby komponentu od strony kodu. Dokumentacja design systemu dla mnie jest właśnie jeden wspólny punkt, który gromadzi wszystko i po prostu opisuje w zrozumiały i jasny sposób. I to jest dla mnie dokumentacja design systemowa. No i teraz z mojej perspektywy to brzmi rewelacyjnie. Bajka, utopia. I utopia jest chyba fajnym słowem, bo odnoszę się do kontekstu, w którym ja jestem i w których byłem. I nie wiem, jak przekonać klienta, żeby dać zasoby do stworzenia czegoś takiego. I bo to brzmi jak wiele pracy, tak? Żeby stworzyć coś takiego. I ja czuję podskórnie, Kuba, że to, co ty powiedziałeś, że to jest clue design systemu, to jest prawda. I po prostu na głos troszkę teraz myślę. Stworzenie czegoś takiego, rewelacja, przekonanie klienta, który nie jest zanurzony w design systemach, który nie widzi tej wartości, chce wprowadzić podobne rozwiązanie, może być trudne, ale idąc dalej, czy okej, przyczepmy się tego storybooka, tak? Sam wspomniałeś, że tam są MDX-y, możemy pisać dokumentację. Czy rozszerzając tego storybooka, no bo MDX może też designer pisać, tak? Tak, tylko wtedy trzeba pamiętać, czy to by mogło być? Jak najbardziej designer może pisać, tylko wtedy w jaki sposób mu to umożliwić, nie? Jeżeli rozwiążesz ten problem, w jaki sposób umożliwić mu pisanie tego MDX-a, no to spoko, to niech będzie ten storybook tą dokumentacją, no. Wiesz, tylko też chodzi o to, żeby pracować w miarę w swoim environmencie, w jakimś swoim środowisku, nie? Jeśli designer jest najbardziej obeznany z Figmą, no to fajnie, żeby on w tej Figmie jednak dokumentował sobie tam pisał, nie? Ja z doświadczenia raczej, z całym szacunkiem oczywiście, ale nie chciałbym dawać designerom dostępu do Gita, żeby oni komitowali pliki. No bo też często nie są techniczni, ale też nie są techniczni dlatego, że nie muszą być techniczni, nie? I nie muszą tego ogarniać na co dzień. Więc teraz, wiesz, mamy jakiś entry threshold dla designera, że trzeba go nauczyć obsługi tego Gita, żeby on mógł dodać dokumentację. I to jest dla mnie problem. Jeżeli znajdziemy sposób, w którym możemy, wiesz, designer może edytować tą dokumentację w znajomym dla siebie środowisku, to i wiesz, i możemy je zaciągnąć nawet do tego storybooka, do tych MDX-ów, do tych docsów, no to okej, okay, no niech będzie ten storybook, nie? Chociaż też, kurczę, wydaje mi się, że jeżeli postawisz taką statyczną stronę i zadbasz o jakąś ładną templatkę, to wygląda o wiele bardziej profesjonalnie. A jak wiesz, jak masz zamiar korzystać z design systemu i wchodzisz i widzisz, że dokumentacja jest profesjonalna, to też bardziej ci się chce z niego korzystać, nie? Nie masz oczywiście poczucia, że to jest fuszerka.
Oczywiście, ja tutaj bym nawet, to tak. Co ja się zgadzam z co Kuba mówi, tak? Bo jeżeli mamy statyczną stronę i tam będą opisane takie przypadki właśnie użycia czy coś, to będzie coś, co mi da wartość. W storybooku, okej, możemy to zrobić. Da się w to storybooku, bo te MDX-y można po prostu dostarczać zdalnie, dać jakąś usługę kronową, która będzie po prostu zgarniała to z jakiegoś miejsca i dołączała do storybooka. W tym nie będzie problemu, ale mimo wszystko storybook, no właśnie, jest taki pod deweloperów, jest tam bardzo dużo rzeczy związanych stricte z API, tak? Nie wiem, ja nie wiem, jak wy sądzicie, jak dla mnie to jaki komponent ma API, to mi mówi IDE. I storybook w ogóle nie musi, bo ja to mam wszystko w IDE, które mi pokazuje, a no nie wiem, nie wyobrażam sobie też developmentu, że miałbym co chwilę się odrywać i patrzeć w storybooku te API, no bo przecież od tego mam kontrol spacja i... całe API pod ręką. O ile biblioteka dostarcza też te rozszerzenia, nie? Dla IDE. A no to zakładam, to że... Też... Jasne, ale to zakładam, że nie chciałbym takiej używać, która by nie dostarczała. Tutaj dlaczego ja w ogóle o tym wspomniałem? Bo to z mojej strony jest próba, tak jak wspomniałem na samym początku, stworzenie takiej strony, tej dokumentacji, to jest jakiś nakład. Znowu storybook, utrzymywanie to też jest jakiś nakład. Teraz troszkę dywaguję i próbuję ważyć, tak? Ilość przeznaczonego czasu i tą wartość, którą mamy. Bo szczerze, tak jak wspomniałem, wiele razy miałem takie sytuacje w kontekście wyboru tej dokumentacji. No, może źle przekonywałem, ale nigdy nie powstała przestrzeń na to, żeby, wiesz, mieć zasoby i stworzyć to, co ty wspomniałeś. Ale to, Szymon, nie jest Kuba, tak, że to łatwo pewnie policzyć? No bo jeżeli z design systemu jakiegoś korzysta wiele zespołów, nie wiem, 100 zespołów, 100 aplikacji, no to pewnie łatwo policzyć, że opłaca się bardziej stworzyć raz porządną dokumentację, aniżeli 100 zespołom razy tam ileś deweloperów, za każdym razem tłumaczyć te same rzeczy, bo zakładam, że przy takiej skali te same pytania padają, prawda? Ale jeżeli mamy design system pod jakąś jedną aplikację, jeszcze jest to bardzo mała. Dajmy 10. No dajmy 10. No też wydaje mi się, że no pewnie warto by było. Oczywiście tutaj, czy można, właśnie łatwo powiedzieć, warto. Zazwyczaj to co, się siada się w Excela, wprowadza jakieś historyczne dane z ostatniego, nie wiem, roku działania, ile takich zapytań się pojawiało, bo pewnie skoro chcemy coś takiego stworzyć, no to chcemy, bo jest taki problem, chcemy go rozwiązać, więc mamy jakieś historyczne dane na temat tego problemu, no i liczymy, tak? Ile straciliśmy czasu i pieniędzy przez to na tłumaczenie versus to, ile takie rozwiązanie z taką dokumentacją może nam przynieść. Rozwiązanie, które Kuba proponuje, jest tanim rozwiązaniem, no bo nie jest to jakaś wielka filozofia podłączyć statyczny tak generator stron pod właśnie pod Figmę, pod nasze API i generować. Oczywiście tutaj wszystko zależy od tego, czy ten nasz generator będzie miał z czego brać, bo jeżeli tutaj designerzy nie piszą takich dokumentacji w Figmie, no to tu też tego deweloper tutaj nie rozwiąże. Ale zakładam, że jednak tutaj designer no też powinien pisać, bo za każdym razem nie chce mu się tłumaczyć dla 10 zespołów razy X deweloperów w każdym. Tutaj jeszcze odnosząc się właśnie do tego, co mówisz o wprowadzaniu historycznych danych, fajnie też mieć w design systemie sprecyzowany i opisany najprawdopodobniej w dokumentacji sposób zgłaszania jakichś tam uwag i tak dalej. I bardzo fajnie jest mieć to na przykład za pomocą issues gdzieś u jakiegoś providera Gita czy coś, nie? W ten sposób możemy sobie patrzeć, jakie problemy się pojawiają i ile z nich jest po prostu powtarzalnych. Ale to tylko tak abstrahując troszeczkę, bo wracając do tematu, jak przekonywać klienta, jak przekonać klienta, jak mu o tym powiedzieć i jak to zrobić. No generalnie ja już w kilku projektach dla kilku klientów komercyjnie wprowadzam takie rozwiązanie, więc na pewno da się przekonać go, nie? Wydaje mi się, że trzeba byłoby się skupić na konkretnych zyskach, jakie po prostu bez tego były. A zyski są takie, że mamy jeden punkt wejścia na dokumentację. Trzeba jasno też wytłumaczyć, że po prostu
z design systemu trzeba chcieć korzystać, bo jeżeli nikt nie będzie chciał korzystać, jeżeli upierdliwe będzie korzystanie z systemu, to nikt z niego nie będzie korzystał po prostu. I cała robota pójdzie na marne. Nieważne, jak świetną bibliotekę napiszemy, nieważne, jak pięknie zaprojektujemy komponenty, jakie accessibility będzie wspaniałe, nie? To nikt z tego nie skorzysta, jeżeli dokumentacja, jeżeli nie będzie wiedział jak. No po prostu. Albo skorzysta źle, co będzie jeszcze gorsze. Albo skorzysta źle. Tak, co będzie jeszcze gorsze, tak jak mówisz, no. Czyli to jest korzyść, którą mamy z tego właśnie ze zrobienia od osobnej dokumentacji. No ale teraz za tym, żeby to wszystko się udało, no to ciągnie za sobą kolejną rzecz. Czyli żeby ta dokumentacja była prawidłowa, no to ludziom musi się chcieć ją uzupełniać, nie? Bo to jest też konieczne. Co z tego, że będziemy mieli wspaniałą dokumentację i super i piękną i jeden punkt wejścia i będziemy mieli tam wszystko, skoro nikomu się nie będzie chciało jej pisać. No więc musimy po pierwsze jak najwięcej, moim zdaniem, jak najwięcej zasobów generować z tego, co mamy, co możemy mieć, nie? Czy jakieś właśnie rozpiskę API komponentów w kodzie, rozpiskę API komponentów w Figmie na przykład. To jesteśmy w stanie sobie wyciągnąć i wygenerować takie dane, nie? Jeżeli opiszemy w kodzie ten komponent, jakby propy poszczególne, to też jesteśmy w stanie opisać te propy w dokumentacji. No i jak najwięcej generować rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to zapewnić stronom, które utrzymują tę dokumentację, jakiś prosty i fajny dla nich, zrozumiały dla nich, znajdując się w ich zakresie, w ich środowisku, sposób utrzymywania tego, nie? I do tego dążymy. I teraz koniec końców. Tak jak mówiliśmy, czy to będzie storybook, czy to będzie osobna strona, czy coś, to jest jakby już drugorzędne. Oczywiście fajnie, jak będzie ta strona, ale no to jest drugorzędne, nie? Ważne, żeby każdy wygodnie dla siebie sposób mógł ją utrzymywać. I wtedy jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że ta dokumentacja będzie up to date, że ona będzie utrzymywana przez te strony i, no, i w związku z tym będzie aktualna, nie? W miarę. Bo w zasadzie twój design system zawsze będzie tylko tak silny, jak silna jest dokumentacja, nie? Jak bardzo jest up to date. Więc no. I tutaj właśnie to jest też, trzeba by pewnie wyłożyć klientowi korzyści, że jak to ma wyglądać. No i sądzę, że po takiej argumentacji jest w stanie przymknąć troszkę oczko, dać może jakieś tutaj dodatkowe euro albo PLN, albo USD, czy coś na wprowadzenie takich właśnie rozwiązań, nie? Miejmy nadzieję przynajmniej. Oj, zmotywowałeś mnie, Kuba. No to cieszę się, no to czekam na newsy w takim razie. Dobrze. Panowie, rozmawiamy już prawie godzinę. Na dzisiaj kończymy. Zeszło nie wiem kiedy. Ale dokładnie. Dokładnie to samo mogę powiedzieć. No i czekamy w następnym odcinku. Inne punkty. Web komponenty, automatyzacja dla tokenów. Dokładnie. Oraz już tak stricte skupienie się na podejściu, jak pisać komponent library. Tak jest. Trzy kolejne elementy, które będziemy przegadywać w następnym odcinku. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Naprawdę bardzo dużo sam się dowiedziałem. Tak jak wspomniałem, zmotywowałeś mnie, Kuba, do działania. Mam nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, również wyciągniecie coś wartościowego z tego. Dajcie znać. Jak zwykle, miłego dnia, wielkie dzięki i do usłyszenia. I dziękujemy Kubie za występ i zapraszamy na następny odcinek. Kubę, no ja również, drodzy słuchacze. Również dziękuję serdecznie za możliwość właśnie uczestniczenia. Mówię, nie wiem, kiedy mi to wszystko zeszło, szybko, tak strzeliło. No i do usłyszenia, do zobaczenia, do usłyszenia bardziej w następnej części. Bardziej do usłyszenia. Cześć. Cześć. Hej.